Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne zdanie, już 16 z matury, poziom podstawowy z maja 2018 roku, czyli tej, która była dosłownie kilka godzin temu. Dany jest okrąg w środku S, punkt KLM leżą na okręgu, jest rysuneczek. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML, czyli alfa i beta, jest alfa i beta, które wiemy, że alfa plus beta to jest 111 stopni i trzeba wliczyć, jaką miarę ma kąt alfa. Oczywiście daj znać, czy ogarnąłeś, udało Ci się ogarnąć to zadanie, czy też nie, ale trzeba je zrobić tak. Przecież to jest kąt środkowy, a to jest kąt wpisany, które są oparte o dosłownie ten sam łuk, tak? Czyli o ten łuk KL. To co my wiemy? Wiemy, że ten kąt środkowy jest dwa razy większy niż ten kąt wpisany. Czyli kąt alfa to są dwa bety. Czyli jeżeli tu zamiast alfę wstawię sobie 2 beta i tu dorzucę jeszcze plus beta, które jest tu przepisane, no to jest 1, 1, 1. Beta plus 2 beta to jest 3 beta. Podzielmy sobie to przez 3, czyli beta to jest 90 i 21, czyli 37. No alfa to jest 2 beta, tak? Czyli trzeba wziąć, że alfa to jest 2 beta, czyli alfa to jest 2 razy 37, czyli alfa to jest 74. I tyle. Cała filozofia. Pytania w komentarzach, łapki w górę, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć.